Chciałbym zapytać drugiego naszego gościa, czyli pana Bogusława Rogalskiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. No, jak pan na tę sytuację się zapatruje? Co dzieje się w tej chwili z polskimi szkołami, z polskością na Litwie? Po raz kolejny Polacy na Litwie, Polacy na Wileńszczyźnie muszą walczyć o swoje prawa, muszą walczyć o polskie szkoły, a tym samym o polskość. Chcąc w ogóle mówić o Polakach na Wileńszczyźnie, trzeba przypomnieć kilka faktów, które niestety u nas, jak to mówią Polacy z Litwy w koronie, są albo przemilczane, albo nieznane, a już zupełnie nienauczane obecnie w szkołach. Otóż Polacy na Wileńszczyźnie są mniejszością autochtoniczną, a w rejonach wileńskim i solecznickim stanowią zdecydowaną większość mieszkańców. Bo otóż w rejonie wileńskim to jest około 60% Polaków z ogólnej liczby mieszkańców. W mieście stołecznym Wilnie do dzisiaj jest jeszcze około 20% Polaków, a w Solecznikach, w rejonie solecznickim to jest ponad 80%. Warto powiedzieć naszym słuchaczom, telewidzom, że Polacy na Litwie nie są emigrantami, ani też nie są imigrantami. Są ludnością autochtoniczną, mieszkającą tam od ponad 700 lat, a znaleźli się poza macierzą na skutek tak zwanej zdrady jałtańskiej i zmiany granic po II wojnie światowej, w konsekwencji czego polskie etniczne ziemie znalazły się poza granicami odradzającego się po II wojnie światowej państwa. Polacy na Litwie są bardzo dobrze zorganizowani, mają swoje przedstawicielstwo w Sejmasie, samodzielnie zarządzają dwoma rejonami, mają swoich merów w rejonie solecznickim i wileńskim, mają wicemera w stolicy w Wilnie, mają także swoich przedstawicieli w wielu samorządach, w tym w samorządzie troskim, święciańskim, ale, co trzeba bardzo mocno podkreślić, są od początku istnienia państwa litewskiego, czyli od początku lat 90. po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, są permanentnie poddawani dyskryminacji, haniebnej dyskryminacji, na którą w XXI wieku nie może być miejsca, bo ta dyskryminacja jest także łamaniem standardów europejskich, jest naruszaniem traktatu polsko-litewskiego, jak też konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. Polacy na Wileńszczyźnie skupieni są przede wszystkim w Związku Polaków na Litwie, którego prezesem jest europoseł Waldemar Tomaszewski, a ramieniem politycznym Związku Polaków na Litwie jest akcja wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. To jest partia polityczna, która nieprzerwanie od wielu lat jest reprezentowana w litewskim parlamencie. Również przewodniczącym tej partii jest Waldemar Tomaszewski, który także zasiada jako europoseł reprezentujący Litwę, no i Polaków z Wileńszczyzny w Strasburgu. Warto teraz powiedzieć słów kilka o polskim szkolnictwie na Litwie, a przede wszystkim na Wileńszczyźnie. To nie jest jakiś ewenement czy wymysł Polaków, którzy chcą mieć polskie szkoły. Otóż polskie szkoły na Litwie istnieją w gruncie rzeczy od zawsze, to znaczy od czasów Piotra Skargi, gdy szkolnictwo w ogóle zaczęło się kształtować. Dzisiaj w niepodległej Litwie Polacy dzięki swojej determinacji, dzięki walce o polskie szkoły, dzięki strajkom w 2011 roku w obronie polskich szkół mają między innymi 36 tak zwanych długich gimnazjów. To u nas to są gimnazja licealne, tak można je nazwać, jeśli chodzi o nas, bo tam są klasy maturalne, czyli powiedzmy liceów, i jedno progimnazjum, które jest odpowiednikiem dawnych polskich gimnazjów, czyli razem 37, mają ponad około 20 szkół podstawowych, mają przedszkola i na wszystkich szczeblach tej edukacji nauczanie odbywa się w języku ojczystym, czyli w języku polskim, co jest właśnie bardzo istotne z punktu widzenia utrzymania tożsamości, kultury, wiary, mowy, a przede wszystkim tego przywiązania do wielkiego patriotyzmu i do ojczyzny, jaką przejawiają
Polacy na Wileńszczyźnie i w ogóle Polacy na Kresach. Niestety, państwo litewskie, władze państwa litewskiego od wielu, wielu lat próbują ograniczać polskie szkolnictwo, próbują zamykać polskie szkoły. Nie tak dawno odbyła się wielka walka o najstarszą polskie gimnazjum, czyli liceum w Wilnie na Antokolu, o szkołę Lelewela, tak zwaną słynną piątkę. Władze miasta chciały tę szkołę zamknąć, przenieść w ogóle inną część miasta, łącząc z inną szkołą. Na szczęście dzięki determinacji, protestom tę szkołę udało się uratować. Ona znowu powróciła na Antokol i znowu uczy polskie dzieci z Wilna w języku polskim. Niestety, wykorzystując sytuację geopolityczną, trudną sytuację geopolityczną, w rejonie Trockim władze tamtejszego rejonu zachowują się w sposób skrajnie prowokacyjny, dokonując wręcz prowokacji na tle narodowościowym, próbując po raz kolejny na Litwie zasiewać właśnie na tle narodowościowym. Otóż zadecydowały władze tego rejonu, Trockiego, o likwidacji dwóch znamienitych szkół polskich nauczających w języku polskim. Chodzi o szkołę, o gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu i o szkołę podstawową imienia Stelmachowskiego, Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. To są szkoły tutaj chcę dopytać, jaka jest podstawa prawna, jeśli chodzi o tego rodzaju drastyczną decyzję, drastyczną antypolską decyzję. Czy można sobie na Litwie, czy władze litewskie w tym przypadku tego rejonu Trockiego, czy mogą sobie tak likwidować polskie szkoły? No to naprawdę brzmi skandalicznie. Otóż organizacją szkół, podobnie jak w Polsce, zajmują się samorządy. Natomiast szkoły mniejszości narodowych są w jakimś sensie pod szczególną ochroną, powinny być pod szczególną ochroną państwa litewskiego, ale też są pod szczególną ochroną prawa międzynarodowego i europejskiego. Dlatego ta decyzja władz rejonu Trockiego jest skandaliczna, jest haniebna, jest niedopuszczalna, ponieważ ona przede wszystkim narusza traktat polsko-litewski. Ten traktat o stosunkach dobrosąsiedzkich zawarty jeszcze i podpisany w 1994 roku przez Lecha Wałęsę i prezydenta Brazauskasa. Niestety ten traktat jest martwy, zupełnie martwy. Można go nazwać traktatem nieważnym, jeśli chodzi o tę część dotyczącą polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Bo otóż w tym traktacie, w artykule 13 zapisano dosłownie, że obie umawiające się strony powstrzymają się od jakichkolwiek aktów wymierzonych w mniejszość narodową polską na Litwie i litewską w Polsce. Więcej, napisano, że obie umawiające się strony, a więc państwo litewskie i Rzeczpospolita Polska, będą nie dopuszczą do asymilowania się ludności, to znaczy nie będą przymusowo asymilować naszych mniejszości narodowych w swoich krajach. Ponadto dopisano tam bardzo ważne, istotne zdanie, że te działania wobec mniejszości narodowych będą działaniami bez żadnej dyskryminacji. To słowo bez żadnej dyskryminacji ma tu szczególne znaczenie, a ono znajduje się w artykule 13 tego traktatu. A dodatkowo, żeby doprecyzować pewne kwestie, w artykule 15 odniesiono się konkretnie do edukacji w Polsce Litwinów, mniejszości litewskiej, a na Litwie mniejszości polskiej. I otóż w tym artykule 15 wprost napisano, że jeśli sobie tego życzy mniejszość narodowa, to ma nieskrępowane i wolne prawo do nauczania swojego języka i pobierania nauki na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły średniej. Dodatkowo też w tymże traktacie uszczegółowiono, że w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez te nasze mniejszości narodowe, czyli na Litwie polską mniejszość narodową, jeśli są to zwarte skupiska tej ludności, to ludność ta będzie mogła posługiwać się językiem polskim w urzędach jako językiem pomocniczym, będzie mogła używać oryginalnego zapisu swoich nazwisk, będzie mogła także używać nazw topograficznych. Jeśli chodzi o Polskę, to my wywiązaliśmy się w 100% z traktatu, w
stosunku do mniejszości litewskiej w naszym kraju. Do tego stopnia, że przecież w Puńsku, w ogóle w tym powiecie, są miejscowości dwujęzyczne, litewsko-polskie, polsko-litewskie. Mniejszość litewska w Polsce cieszy się pełną swobodą do tego stopnia, że nawet partie polityczne zrezygnowały z wystawiania w tej miejscowości list wyborczych w wyborach samorządowych po to, aby dać możliwość pełnego samostanowienia jakby osobie tej mniejszości. Natomiast strona litewska, państwo litewskie w ogóle nie wywiązało się z tego traktatu w tej części dotyczącej polskiej mniejszości. Można powiedzieć, że zaczęło działać wbrew traktatowi, bo wprowadziło na przykład próg wyborczy dla mniejszości narodowych przeciwko Polakom tak naprawdę. Przypomnę, że w Polsce dla mniejszości narodowych progu wyborczego nie ma, tak jak nie ma go prawie we wszystkich krajach europejskich. Ponadto na Litwie są cały czas utrudnienia, jeśli chodzi o pisownię nazwisk w oryginale. Dotyczy to przede wszystkim nazwisk polskich, bo nie można używać w nazwisku liter czy znaków diakratycznych, co dla Polaków jest no, potężnym utrudnieniem. Do niedawna i cały czas zresztą polskie nazwiska są wykrzywiane, lituanizowane, pisane niezgodnie z polską wymową i z polską pisownią przede wszystkim. Ale to, co jest bardzo taką przeważającą ten szare goryczy w tych naszych relacjach, to jest na przykład podejście do kwestii ziemi. Bo doskonale wiemy, że tożsamość każdej wspólnoty narodowej jest oparta wokół dwóch filarów. Wokół edukacji i oświaty, bo edukacja i oświata to jest przekazywanie w języku ojczystym mowy, kultury, wiary i wszystkich tradycji. I ziemia. Polacy są w jakimś sensie wynaradawiani na Wileńszczyźnie, na Litwie. Cały czas, na przykład w Wilnie, 4000 polskich rodzin czeka na zwrot ziemi zagrabionej im w czasach sowieckich. Tego się nie czyni celowo. Natomiast na Wileńszczyznę sprowadzani są osadnicy z głębi Litwy, Litwini, którzy zakłócają tak naprawdę całokształt demograficzny, naruszają strukturę demograficzną Wileńszczyzny, co jest zakazane prawem międzynarodowym. Między innymi konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą Litwa podpisała i ratyfikowała bez żadnych zastrzeżeń w roku, roku 2000. Tam jest napisane wprost, że żadne z państw, które ratyfikowało tę konwencję, nie może naruszać struktury demograficznej terenów, które są tradycyjnie zamieszkałe przez autochtoniczną mniejszość narodową. A do takiej należą przecież Polacy. Więcej, Litwini, łamiąc tę konwencję ramową Rady Europy, łamiąc traktat polsko-litewski, ustanowili coś bardzo dziwnego. To znaczy coś niespotykanego w systemie prawnym. Przenosiny ziemi, jakkolwiek niedorzecznie to brzmi. Otóż na podstawie ustawy Litwin z głębi Litwy może przenieść na papierze swoją ziemię na Wileńszczyznę. Czy dokonuje się nadziałów ziemskich tych terenów ziemi, która niegdyś przed czasami sowieckimi należała do Polaków, którzy tam przecież mieszkają od zawsze, nie zwraca się tej ziemi Polakom, natomiast przyznaje przybyszą z głębi Litwy po to, aby tę strukturę demograficzną niezgodnie z prawem międzynarodowym zachwiać, po to, aby Polacy w przyszłości stanowili już nie większość, a na przykład mniejszość mieszkańców Wileńszczyzny. Są to działania czynione z wielką determinacją, a ojcem tych wszystkich pomysłów jest nie kto inny, a Witautas Landsbergis, nazywany zresztą największym Polakożercą na Litwie, bo to on przed wyborami samorządowymi kilkanaście lat temu wzywał do historycznego zwycięstwa nad Polakami na Wileńszczyźnie. To są słowa również niedopuszczalne. Mówię o tym dlatego, bo teraz władze samorządu trockiego, zdominowane przez większość liberalną i nacjonalistyczną, chcą likwidacji dwóch znamienitych właśnie polskich szkół imienia Komołowskiego i Stelmachowskiego, gimnazjum i szkoły podstawowej, po to, aby utrudnić polskim dzieciom zdobywanie nauki w języku polskim. Ale wracając do początku pytania pana redaktora, to jest naruszeniem traktatu polsko-litewskiego, to jest naruszeniem prawa międzynarodowego i tu
należałoby zdecydowanie zareagować, a przede wszystkim powinna zdecydowanie zareagować polska dyplomacja w obronie naszych rodaków, bo bez tej zdecydowanej reakcji nasi rodacy, owszem, będą się bronić, bronią się, organizują wielkie, potężne wiece, organizują protesty i to dotyczy i rodziców, i dzieci, wszystkich wspólnot polskich, także największych naszych oficjalnych organizacji, czyli ZPL i AWPL-ZHR, które postanowiły bronić do skutku polskich szkół, wiedząc doskonale o tym, że jeśli pozwoli się na zlikwidowanie jednej, dwóch szkół, to za chwilę będą likwidowane szkoły kolejne, a jeśli do tego by doszło, to wówczas polskość na Litwie będzie zagrożona, a do tego dopuścić nie możemy. Dlatego my również w sobotę, 23, w najbliższą sobotę o 11.30 organizujemy wiec poparcia dla naszych rodaków z Wileńszczyzny, wiec poparcia w obronie polskich szkół, które chcą władze rejonu Trockiego zlikwidować, będziemy składali w języku litewskim protest do prezydenta Litwy Gitanasa Nauszedy, do premier Litwy, do przewodniczącej Sejmasu, bo najwyższe władze litewskie mogą to szaleństwo w rejonie Trockim skierowane przeciwko polskiej mniejszości, tę próbę likwidacji polskich szkół, mogą zatrzymać jednym podpisem i na to liczymy, że ten głos będzie słyszany nie tylko w Warszawie podczas naszej demonstracji, podczas naszej pikiety, ale zostanie przekazany także do Wilna. O tym nasi dyplomaci nie rozmawiają. To jest ABC, jakiś zasad pewny. Dbanie o Polaków, prawda? Dbanie o Polaków. To przede wszystkim politycy powinni nie występować w obronie, a nie tylko eurodeputowany pan Waldemar Tomaszewski. Gdyby jego nie było, to tam by się to stało, co ze stowarzyszeniami polskimi na Białorusi i na Ukrainie. Dlatego dzięki temu, że on jest, broni tego i tutaj również pan prezes Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Mam nadzieję, że wiele osób przyjdzie pod ambasadę Litwy, żeby zamanifestować, skoro rządzący nie dbają o polskość. Tak jest, informujemy o tej manifestacji i jeszcze pytanie do Bogusława Rogalskiego o te metody oddziaływania na Litwę, jeśli chodzi o władze polskie, tak pokrótce. Co by pan tutaj mógł powiedzieć? Co może robić Polska, a czego nie robi? W tych trudnych czasach zawieruchy wręcz wojennej w Europie, tym bardziej powinniśmy wymagać od państwa litewskiego przyjaznego i dobrego traktowania naszych rodaków, bo Polacy na Litwie są częścią naszej narodowej wspólnoty, a naszym obowiązkiem, nas tu w macierzy, jest ochrona i obrona praw naszych rodaków wszędzie na Kresach, a szczególnie na Wileńszczyźnie, tam gdzie Polacy są bardzo mocno przywiązani do polskości i tę polskość ciągle podtrzymują. Polska jako państwo ma wiele instrumentów nacisku na Litwę, aby w końcu kwestie związane z polską mniejszością narodową, z ochroną polskiej mniejszości narodowej móc skutecznie załatwić. Tylko tego Polska nie robi. Od początku istnienia państwa litewskiego mamy traktat polsko-litewski, czyli od 1994 roku. I ten traktat powinien być przez polską stronę, wręcz jego funkcjonowanie w stosunku do polskiej mniejszości powinno być wręcz wymuszone, bo skoro my zrealizowaliśmy wszystkie zapisy tego traktatu w stosunku do mniejszości litewskiej w Polsce, to podstawową zasadą prawa międzynarodowego jest zasada wzajemności. I powinniśmy tej zasady wzajemności wymagać od strony litewskiej, zwłaszcza, że jest w dyplomacji pewien instrument zawarty w artykule 60 w traktatu wiedeńskiego, to jest traktat o prawie traktatów, tak on się nazywa,
I on mówi wprost, że jeśli jedna ze stron arbitralnie narusza traktat dwustronny, czy umowę dwustronną, to ta druga strona może w całości lub w części zawiesić funkcjonowanie danego traktatu. To jest bardzo mocny instrument w prawie międzynarodowym, ale gdybyśmy wystosowali notę dyplomatyczną do rządu Republiki Litewskiej, ostrzegającą ten rząd przed prześladowaniami i dyskryminacją Polaków na Litwie, bo to jest dyskryminacja, dyskryminacja, która trwa kolejne już dziesięciolecia, to wówczas jestem przekonany, że po takiej nocie państwo litewskie zmieniłoby postępowanie wobec Polaków. No i jest jeszcze kwestia podniesienia tej sprawy na forum międzynarodowym na podstawie konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą Litwa także łamie. Instrumenty mamy, tylko jako polska dyplomacja z tych instrumentów nie korzystamy, a być może korzystać nie chcemy, ponieważ, to trzeba też powiedzieć, polska dyplomacja jest zaczadzona od lat doktryną Giedroycia. Doktryną Giedroycia, która jest grabarzem dla polskich kresów i która jest grabarzem dla polskości na kresach. I bardzo wielu urzędników w MSZ-cie, ale też urzędników w fundacjach, które powinny zajmować się ochroną Polaków i pomocą Polakom na kresach i na Wileńszczyźnie, zamiast im pomagać, przeszkadza, a czasem ci urzędnicy nawet zwalczają polskość na kresach. To jest bardzo przykre. Dlatego potrzebna jest dosłowna sanacja i odnowa polskiej dyplomacji zajmującej się kresami, bo dyplomatami, którzy zajmują się polityką kresową, którzy zajmują się szeroko pojętą Polonią i Polakami za granicą, powinni być dyplomaci, patrioci, a nie kosmopolici, a nie zwykli urzędnicy, którzy nie mają pojęcia, nie mają w sercu polskości i nie mają pojęcia, co to jest polskość i jak wiele polskość kosztuje na kresach i jak wiele kosztuje bycie Polakiem na kresach i przyznawanie się do polskości. To jest istotą problemu i z tym będzie musiała się zmierzyć także polska i polska dyplomacja. A Polacy na Wilnie wymagają tego poparcia i będą je mieli. Jeśli nie mają tego wsparcia ze strony urzędników z Warszawy, to będą je mieć ze strony nas, Polaków. Dlatego zachęcam wszystkich, wszystkie organizacje w Polsce, wspierajcie naszych rodaków. Protestujcie teraz przeciwko likwidowaniu polskich szkół w rejonie troskim, przeciwko zamachowi na polskie szkolnictwo. Wspólnie możemy odnieść efekt i sukces. Polacy na Litwie protestują, protestujmy też my i okażmy solidarność z naszymi rodakami. Apel Bogusława Rogalskiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.